zrobił podziemny parking, no way. Słuchaj, jak nie wiesz co zrobić ze swoim życiem, to wbij do Forzy Horizon 5 i przetuninguj sobie tę furkę, zrób ją na lowridera. Takie, zobacz jakie to jest ogromne aucisko. Popatrz na niego. Potężna maska. Kurde, ja tak myślę, że ta maska jest długości Fiata 500. Nie? Potężne, zobacz na ten potężny bagażnik. Ja pierdolę, ale środek nie wydaje się taki obszerny, prawda? Jedźmy do tuningowni, zróbmy go na lowridera. Jego chyba da się fantastycznie obniżyć. Jeśli dobrze pamiętam, w Forzie Horizon miałem, w Forzie Horizon 4 miałem właśnie tak zajebiście obniżonego. On już jest dosyć niski, to zawieszenie tutaj mega fajnie pracuje, zobaczcie. Pyk, miękkie i w ogóle. Ale będziemy musieli je zamienić, jeśli chcemy zrobić lowridera, takiego z prawdziwego zdarzenia. Wbijamy sobie do garażu. Pyk. I robimy gościa. Myślę, że będzie naprawdę sztosowy. Jesteście gotowi? Uwaga. To jest zawieszenie wyścigowe. To jest zawieszenie sportowe. To jest wyścig... Nie, to jest wyścigowe. Tam to było sportowe. To jest zawieszenie rajdowe. Bam! To jest driftowe. Zobacz na to. Super niski. A czekaj, a wyścigowe może też się da tak mocno obniżyć? Ty, ale jak go zrobię, to drift, on będzie zajebiście wyglądał podczas driftowania, nie? Dawaj. Takie mamy słapy. No jest w czym wybierać. Standardowy silnik pojemności ma 7 litrów. Tutaj mamy brzmienie wydechów, się samochodu z brzmienie trochę zmienia, zobaczcie, taki jest standard. A przedostatnia opcja chyba najlepsza i ją sobie właśnie wybrałem. Dałem tutaj dodatkowo jeszcze kompresor i postanowiłem zostawić na razie standardowy silnik, no kurde, 7 litrów, no jest z czego wyciągać tą moc chyba, nie? Już mamy 600 koni, ale ponad 1000 niuta, chłopie, można by było spokojnie do ciężarówki wsadzić. Ja pierniczę. Co to jest? Patera, 700 koni mechanicznych, 1800 kg wagi po odciążeniu. I tam było ponad 1100 Nm maksymalnego momentu. Widzę, że jeszcze tutaj miałem opcję trochę go obniżyć. Także będzie niżej siedział za moment. Też jestem ciekawy, jak będzie wyglądał po tym obniżeniu. Pana gościa. Dałem tu jeszcze taką potężną felgę. I o pierdicze. Co się dzieje? Ale świetnie wygląda. Kurde. Taką, wiesz, wybrałem felgę ze szprychami, żeby tak nieco przypominała te klasyczne czasy. Giga. I cyk, wbijamy na drifty. Ja wam przypominam, 1000 newtonów. My nie musimy mieć tutaj wysokich obrotów. Możemy sobie na tej trójeczce nawet driftować, zobacz. To jest niesamowite, jego prawie nie słychać, bo ma takie niskie obroty. Mamy w okolicach 5000 obrotów na minutę. Ale robi klimat, ta wieczorowa pora tutaj w Forzie, nie? Jeszcze takie klasyczne, fajne autko. Nice. Czekaj, bo ktoś mnie ściga. A trochę ten, znaczy ja zboostowałem mocno ten silnik, ale wydaje mi się, że on jest jednak nieco za słaby. Nie? Tak, żeby robić takie, wiesz, dłuższe łuki, ja bym sobie tutaj dał jakieś może inne doładowanie, bo dałem tylko kompresor, nie? I on czasami nie daje tej szczytowej mocy takiej
wystarczającej do driftu. Ale mielić mieli, nie? Śmiesznie to wygląda. O, czyli ten zachód słońca, patrz. Aż jak mu się w ogóle w tym lakierze wszystko ładnie odbija. Wyobraź sobie czymś takim wyjechać na polskie drogi, wow. Kurde. Lubicie takie stare lowridery? Jest jeden z niewielu samochodów, które można aż tak obniżyć. Które wyglądają tak typowo, jakby z GTA San Andreas je wziąć, nie? Te takie gangsterskie furki, co tam sobie jeździły. Kurde. Musicie go mieć, teraz można go zdobyć sobie w playliście festiwalowej. Fajny autko, on już chyba był w Forza Horizon 4, nie? Ale tutaj powrócił i dodatkowy klimat robi, jak mamy, wiesz, więcej możliwości tuningu, możemy inne felgi sobie podobierać. Naprawdę polecam wam. Fajny jest. Okej, strefa driftowa może być wyzwaniem w tym samochodzie, żeby osiągnąć jakiś fajny wynik. Ale spróbujmy. Dawaj, dawaj tą czwórkę. I ciężko. Nie, tutaj brakuje mocy. Ja też wziąłem te opony driftowe, one się trochę bardziej kleją niż standardowe. Myślę, że na standardowych lepiej by sobie upalał. Nie, tutaj jednak za dużo przyczepności na ten tył jest. Dla tej konfiguracji, bo tutaj mamy też sporo wagi. Ja wam przypominam, 1800 kg w samochodzie do driftu, tak? To jest dużo. To jest bardzo dużo. No i 700 koni mechanicznych. Tutaj powinniśmy dla tych opon i dla tej wagi tak z tysiaka zahaczyć, nie? Jeśli chodzi o moc maksymalną. Ale ja sobie go jeszcze porobię. Więc tak, wymieniamy oponki na standardowe. One będą miały znacznie mniej trakcji. Z przodu dałem takie dosyć szerokie oponki. O, z tyłu dałem też trochę szersze. Moglibyśmy dać węższe. Ale teraz niech sobie zostaną, bo już daliśmy gorszą mieszankę. Proszę bardzo. O, tu mamy jakąś ciekawą mapkę miejską do driftu. No i zobaczymy teraz. Jeszcze go nie testowałem na tych oponach. Jesteśmy, okej. Okay. Launch control mi się załączyło. Wyłączaj się, okej. Okay. O, teraz to tak, zobacz. Dużo lepiej. O tak, ale teraz śmiga fajnie. Nie musimy jechać według tego toru, który ktoś tutaj wyznaczył. I ale zajebiście tu jest. Jesteśmy na Event Lab Island, więc nie otacza nas ten świat z Forza Horizon, Meksyk. Tutaj w ogóle jakiś parking jest, ja go chyba pominąłem. Może pojedziemy sobie na niego zaraz, to znaczy zadriftujemy tam. Tutaj mamy jakiś parking. Może wbijmy się tu. O! Brakuje świateł, nie? Skoro zrobił taką nocną mapkę, mógłby dać więcej jakichś tam neonów czy czegoś tam. Tutaj ewidentnie brakuje tego. Patrz. Nie, tutaj mogłoby być dużo neonów, jakichś tam światełek, o takich rzeczy. Ach. Niewykorzystany potencjał, ale mapka zrobiona fajnie. W
była jedna z takich wyżej ocenianych w Event Labie. Nawet nie wyszukiwałem specjalnie pod kątem driftu, tylko wziąłem sobie te wyróżnione. O, tak jakby. Okej, tutaj mamy gdzieś wjazd na górę. Nie wiem, czy tym samochodem akurat uda mi się trafić w cokolwiek. Tu sobie ładnie ósemeczkę jeszcze dupniemy i chyba jedziemy dalej, nie? O, czekaj, tu jest wjazd. Ale chyba driftem nie dam rady, tak ładnie. Dwójeczka. Na tych kontenerach tak równo jest? No ciekawe. O, przester. Dobra, wyratowałem. I tu jest jakiś budynek, wygląda jak parking. Ale chyba nie mamy możliwości tutaj wjazdu. Dobra, to jedziemy sobie dalej. Tutaj w ogóle mogę sobie myknąć jeszcze. Tutaj jakieś, no, o, jakieś wielkie rondo jest. Jak on to zrobił? Ale czad. Zobacz. Zawsze marzyłem, żeby tak driftować, jak tylko kupiłem sobie pierwszą moją kierownicę. Nie potrafiłem utrzymać samochodu w drifcie. Jest to trudne do nauczenia się w grach zwłaszcza. W rzeczywistości ponoć łatwiej dużo jest się nauczyć driftować samochodem niż w grach. A zwłaszcza w takich jak Forza Horizon 5, gdzie mało co czuć tak naprawdę. Trzeba patrzeć, co się z samochodem dzieje na tej kamerce z tyłu, żeby w ogóle jakkolwiek driftować. Znaczy, z kokpitu da się, ale... Patrz. Dobra, i tutaj na drogach jest sporo oświetlenia, to spoko. Tylko tam, w tym jednym miejscu mi się nie podobało. Ty tu, jak on to zrobił? Co za gość, patrzcie, o, co? Zrobił podziemny parking? No way. Ty... Zrobił podziemny parking, można cisnąć tu ósemeczki. Wow. Dobra, nawrotka. Co ty gadasz, ależ to. Wow, ej, tu jest fajne oświetlenie, nie? Ale gitara mapka jest. Dobra, i tutaj mamy takie kwadratowe jakby ten. I jeszcze możemy sobie pojechać gdzieś dalej. A, to chyba będzie gdzieś tutaj. Tam już żeśmy to... A czekaj, tam jest jakiś taki świecący neonowy kontener. Może tam jeszcze sobie... Stacja benzynowa! Tak. O, przester. A, mamy spory plac. Tutaj jest dobrze uczyć się właśnie driftować, bo mamy sporo miejsca na błędy. I tu jest jakiś taki kontener, czy ja tu byłem? No właśnie. Ej, to jest taki jakby trójwymiarowy, dwuwymiarowy kontener. Fajnie. Dobra, to jest ten taki duży parking, po którym sobie wcześniej driftowaliśmy, więc... To nas nie interesuje. Jedziemy sobie dalej. Tutaj mieliśmy stację benzynową, cyk. Tu sobie na... O, czekaj, tu chyba, tak? Tak. Nie tak. Gdzie to tam prowadzi? Ja tu mam gdzieś zjechać? Chyba, że jakiś podziemny parking jest albo coś. Czekaj, może tu? Czekaj, tu nie ma dalej przejazdu. Okej, tutaj na tym podziemnym parkingu byłem. To jest genialne. Podejrzewam, że tu jest więcej takich ciekawych smaczków, ale chcę sobie pojechać tą drogą, którą on tam gdzieś wyznaczył na mapce i nie mogę znaleźć tego miejsca. Ale wyjechałem gdzieś na obrzeżu miasta. Czekaj, tu jest jakaś droga, może trzeba... O kurde, ale fajny, fajnie oświetlony budyneczek. Wow. Ale spoko. No i wróciliśmy sobie do rondka. Już prawie całe miasto oblatałem. I teraz chodźmy do punktu startowego. Zobaczę, czy... Co mamy tutaj? Bo tu jest jakaś taka super długa droga zaznaczona. Tu jakiś neonik, cyk. O kurde, czekaj, bo... Tu nie mogę pojechać. O kurde. Tu jest jakiś kolejny parking. Ej, chłop.
naprawdę tu porobił. Chłop albo nie chłop, ale porobił. Czekaj, tu możemy wjechać? Nie, zamurowane mamy, okej. Tu też nigdzie nie mogę. Ty, ale gigamapa. Bardzo fajnie. Przetestujcie sobie ją, a tym bardziej przetestujcie sobie tego fajnego Lincolna. Ja was zapraszam na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Trzymajcie się, na razie. Hejas.